to jak to się stało, że... No przykre zdarzenie, bo fajnie, balony są fajną rzeczą, ale organizatorzy nie dopięli jednej rzeczy i to bardzo ważnej. Jeżeli uważali, że wolno im lądować na czyichś posesjach albo czyichś nieruchomościach, nie informując wcześniej o tym właścicieli, no to jest to po prostu błąd organizacyjny i powinni za to przeprosić. Ale ja, będąc na swojej posesji, będąc na swojej nieruchomości, zwróciłem organizatorowi uwagę, żeby po prostu przestali jeździć samochodami po moich nieruchomościach i żeby po prostu z tego mojej nieruchomości wyszli. Oczywiście, no, byłem zdenerwowany jak każdy, no bo jeżeli ktoś komuś wejdzie na podwórko, no to ma prawo być zdenerwowany. No i ten pan mnie, pan Sobczak, mnie konkretnie zaczął filmować, więc ja zasłoniłem, chciałem mu zasłonić telefon i w pewnym momencie dostałem w twarz. I zostałem pobity przez organizatorów, czy organizatora tych międzynarodowych mistrzostw balonowych. Szkoda, przykro. I szkoda, panie prezydencie, że pan tak dobiera sobie ludzi. I sprawa zgłoszona na policję? Sprawę tak? Zgłosiłem na policję. Sprawę teraz idę na oddział okulistyczny, żeby zobaczyli i sprawdzili moje oko. No, stało się, no ale trudno. No ja po prostu, no co mogę więcej zrobić? No chciałbym prosić na przyszłość organizatorów, żeby jednak przestrzegali już prawa, które się zmieniło 30 lat temu. Własność jest własnością, panie prezydencie. Podczas dzisiejszych konkurencji doszło do pewnego nieporozumienia na polach między Węgrowem a Gać. Jaki jest komentarz organizatora? Dostaliśmy informację od jednej z ekip pomiarowych, wyjaśnię, czym są ekipy pomiarowe za chwilkę, że doszło do nieporozumienia z właścicielem pola. Wiemy, że ta sprawa też została zgłoszona na policję. Jakby tutaj więcej nie będziemy komentować, ale może wyjaśnię, o co chodzi z ekipami pomiarowymi. Każde zawody rozgrywają się w ten sposób, że gdy piloci lecą, docierają też do fizycznych krzyży, które są wyłożone na różnych polach. I od cały zeszły tydzień organizowaliśmy się w ten sposób, że przyjechała do nas ekipa zespołów pomiarowych też z zagranicy, którzy jeździli z naszymi wolontariuszami rozmawiającymi po polsku po różnych polach, po różnych miejscowościach, sprawdzali, czy te pola są obsiane, czy można na nie wejść, czy można tam położyć krzyż. I jeśli udało się dotrzeć do właściciela posesji, co nie zawsze jest łatwe, jeśli ktoś jest właścicielem wielu pól, albo na przykład nie ma kogoś w domu po prostu, bo my robiliśmy to przez weekend, a pogoda była wspaniała, no to nie zawsze udało nam się do tego właściciela dotrzeć. Pytaliśmy o to, czy możemy ten krzyż wyłożyć. Chcę też powiedzieć, że staramy się robić to w takich miejscach, gdzie widzimy, że nie ma upraw, no bo szanujemy też tą pracę właścicieli. Trwają Mistrzostwa Świata Juniorów. Mamy 60 balonów, więc te balony możemy obserwować, ale musimy też pamiętać o tym, że piloci skądś startują, gdzieś będą musieli wylądować. I te sytuacje, gdzie pilot nagle ląduje, bardzo często są spowodowane tym, że albo skończył mu się gaz i musi lądować akurat w danym miejscu i ratuje w ten sposób też swoje życie. Czyli to jest kwestia bezpieczeństwa? To jest kwestia bezpieczeństwa, dlatego też apelujemy do mieszkańców o wyrozumiałość. Dziękujemy za tą wyrozumiałość. My też będziemy informować pilotów o tym, żeby starali się tutaj dbać o pola, o uprawy, które są na nich. Ale jest jeszcze też druga sytuacja, taka jaka miała miejsce tutaj, czyli wysyłamy ekipy pomiarowe, które wykładają taki materiałowy krzyż, który jest wpinany przypinany do ziemi, tak jak namiot jest przypinany do ziemi. I ta ekipa ma za zadanie, że gdy jest rozgrywana konkurencja, podczas której pilot musi przelecieć jak najbliżej krzyża, bądź musi wykonać jedno z zadań związanych z tym krzyżem i jest zrzucany fizycznie marker, to ta ekipa stoi na polu i mierzy później tą konkurencję, więc to też jest bardzo, bardzo ważny element naszych zawodów, o czym staraliśmy się informować, ale apelujemy też po raz kolejny, żeby mieszkańcy byli na to wyczuleni. My oczywiście zapewniliśmy naszym pilotom
ekipom pomiarowym też małe podziękowania dla pilotów, dla właścicieli pól, którzy chcą i decydują się na to, żeby nas po prostu na tych swoich polach ugościć.